No to dobrze, że jeszcze to ma sprawną. Kochani, zostały 2 minuty 40 sekund do końca, więc zagęszczamy ruchy, zbieramy. Zbieramy, bo jest, są Mistrzostwa Świata w Powianiu Bursztynu. Pomorska Telewizja Narodowa pozdrawia z Jantara. I już jest ta pierwsza edycja Mistrzostw Świata w Powianiu Bursztynu mamy. Ja tym razem nie startuję, bo w zeszłym roku doszedłem do półfinałów, a teraz właśnie są półfinały. Idziemy zobaczyć. Tutaj są stanowiska. O, tu pieczołowicie troskliwie pozbierać musi. O, zbiera. W okularach szuka. Przepraszam bardzo, bo ja tutaj filmuję. O, tutaj ostro idzie robota. Przebiera, drapie. Przepraszam pana chwileczkę. Można przejść tam do przodu? Proszę pana. No, Pomorska Telewizja Narodowa, ale przejdę i bardzo stanie z powrotem, no co za problem. Chcę przejść film. Mało kultury. Przepraszam. Następna zawodniczka numer 4. Przepraszam bardzo, ja tylko tutaj film robię. O, a tu jest sędzia. Proszę sędziego. Na czym to polega, może pani powie widzom Pomorskiej Telewizji Narodowej? Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Wysypujemy bursztyn i uczestnicy zbierają. Ile kilogramów bursztynu tam jest? Ile mamy kilogramów bursztynu? 120 gramów. 120 gramów. I teraz co trzeba zrobić? Trzeba zebrać, opłukać i my potem ważymy. I kto będzie miał najwięcej gramów, ten przechodzi dalej. A jaki czas? Zbierania? 10 minut. Przez 10 minut? Tak. No proszę, tu już ma. Ale ze śmieciami też można? Potem są opłukiwane w morzu. A w morzu sobie i się wybieramy te większe. Rozumiem, ale to wy sędziowie wybieracie? Nie, tam jest pani, siedzi w środku. A rozumiem. Dziękuję. A pan co tu robi, proszę pana, Pomorska Telewizja Narodowa? Witam Pomorską Telewizję Narodową. Jest mi miło. Przyszedłem oglądać, jak się odbywa zbieranie bursztynu. A skąd pan przyjechał? O, z środka Polski, Kielce. A to pan ze Scyzorykiem? Ze Scyzorykiem, tak, to jest właśnie. No tak, to. No i co, i pan nie startuje dzisiaj? No nie, następnym razem. Aha, na razie pan jestem obserwatorem. No. Uczy się pan. Uczy się, tak. No, trzeba całe się, życie na naukę pan. Nigdy nie jest za późno. No nauka to potęgi. Potęgi. Ja kiedyś uczyłem, proszę pana, studentów na Politechnice Gdańskiej. Tak wyszło. No i te prace inżynierskie i dyplomowe pomagaliśmy im robić. Rozumiem. No i trochę tam się wykształciło i teraz są wykształciuchami, nie? No tak. To się tak nazywa teraz. No trzymaj. A kto mówił? Kto mówił? Andrzej z Kielc. No. Idziemy dalej. Tutaj następna zawodniczka numer 5. Tak presję pieczołowicie wygarnia. Dokładnie. O. Niestety już się zakończyła ta 10-minutowa sesja zbierania. A tu mamy, proszę państwa, sędziego. Sędzia sobie siedzi tutaj i notuje wszystko. Dzień dobry, panie sędzio. Pomorska Telewizja Narodowa się kłania. To jest gmina Stejkana. Dokonało się. Bursztyn. Kto ile zebrał, więcej już nie zbierze. Poczekamy do finału, bo półfinały już się kończą. No, a jeszcze będzie startowanie VIP-ów. Tak. Może ja zastartuję na VIP-ów. No. Tutaj tu już mamy te koszyczki. Dużo nas zbierali, pokaż. No tam Pomorska Telewizja Narodowa. Sędzia. I to ważycie potem? Ale z tymi fusami czy bez? Bez. To wszystko. Chciałem wpłukać w morzu. Będą cięższe? Na stanowiskach. A tam? Rozumiem. No dobra. Druga runda, półfinału. Tam mamy ratowników. Ratownicy mają motorówkę. Przy stanowisku drugi, Daria Kowalczyk. No potrzebna jest taka szybka łódź. Moskowska, czwarty. Jakby coś się stało. A ty co tu kopiesz? Co tam kopiesz? Oczywiście pies sobie tam poławia. Nie bursztyn, tylko coś kopie. Każdy coś tam szuka. Pies szuka. Aport! Nie słucha. Nie słucha. Kochani, jest ze mną Karolina, która ma teraz sędziowie bardzo istotne. Zagrabiają do następnej konkurencji. Sygna, Plaza, Jantar i Sowy wspierają zbiórki charytatywne i Karolina chciała nam coś fajnego powiedzieć. Dobrze, Karolina coś chciała powiedzieć.
Pana Kaszka, chłopczyka, który ma wrodzoną mamliwość kości. Brakuje nam 600 tysięcy złotych, żeby chłopak mógł skorzystać z operacji w Stanach Zjednoczonych. Proszę o pomoc. Jesteśmy w pomarańczowych koszulkach. Zapraszamy do pomocy jeszcze raz. Z góry dzięki. Karolina razem z kolegą w pomarańczowej koszulce. I dzieci. Proszę. Rodzeństwo. Kolegę, na którego zbieramy pieniądze, do puszek. Pomóżmy, kochani. Każda złotówka ma znaczenie. Na pewno można chłopaka uratować. Przypuszczmy już jak wiecie. Kasa. I trójka pod patronatem również pomaga. Sylwia! Panie sędzio! Czy ja chciałem się zapisać do zawodów? Mogę? Do zawodu PIK-u. Oni do mnie. Kto to robi? Kto to zabrał? Ariana! Ja muszę skargę złożyć na was. Gdzie jest Arta? Co się stało? No. Czekaj. Jak jest dzwonek, to dla mnie jest dzwonek. A nie, on ma oczach. Kto to jest, że ten Arta jest? Sam. Tak jest, wybiera. Arto! Jak widać, lata zawodnik tutaj po plaży, ale przepustki nie miał, więc już ma. Idę teraz do Artura, sędzia Artur. Dlatego mówię, żeby się znała. Nie wiem, to 13 dzień. No będę dzisiaj startował jednak w zawodach dla VIP-ów. O. Bo no, nie załapałem się na tą normalną konkurencję. Pozdrawiam. Pomorska Telewizja Narodowa. Za chwilę druga runda będzie z półfinału. Pokaż mi kowalczyk, Marta Moskowska. I pokaż mi mamy w na piątym Adam Łożyński. Na szóstym Ewa Edej. Na siódmym stanowisku Sofia Pawełowa. Na dziewiątym Maria Węzyn. Na co się składało? Regulamin też pokażę. Jest dzisiaj za nisko, bo wszyscy... A może ty urosłaś ostatnio? Nie, palimy głowami wszyscy. Kochani, mamy też seniorów, półfinalistów, których teraz wymienię. Ja się boję, czasie rozumiem do losowania. Stanowisk, zatem no Tadeusz Baraniewski, Agnieszka. Pozdrawiamy z plaży w Jantarze i zapraszamy do pięknej miejscowości Jantar na wypoczynek wakacyjny. Co prawda ja będę 16 brał ślub, czerwony korsarz będzie brał ślub z Prozerbiną na plaży w Łebie o godzinie 14.30. Sam ceremoniał będzie odprawiał burmistrz Łeby, Andrzej Szczechmiński. Pozdrawiamy wszystkich i zapraszamy też do Łeby. Ahoj! Kacper Chmura, Aleksandra Kozłowa.